Witam. W związku z tym, że ostatnio musiałem wymienić łańcuchy w paru rowerach, natrafiłem na temat podróbek Shimano, których chodziło jest naprawdę dużo. Jeśli ktoś nie wie jak, bardzo ciężko je odróżnić. Dlatego uważaj i dokładnie sprawdzaj, co kupujesz. Po pierwsze, wybieraj łańcuchy tylko ze znanych i sprawdzonych źródeł. Uważaj na firmy X i podejrzane super promocje. A jeśli chodzi o sam wygląd, to podróbkę od oryginału możesz odróżnić na przykład po innym odcieniu niebieskiego na opakowaniu, różnej ilości bądź braku tych srebrnych kreseczek, bardziej kanciastej czcionce oraz oznaczeniu długości łańcucha. Oryginalne powinno być ręczne i niebieskie, podróbka ma czarne i nadrukowane. Z tyłu opakowania czcionka powinna być mniejsza, tak jak pierwsza z trzech linijek oznaczenia modelu. Po otwarciu prawdziwe łańcuchy Shimano powinny mieć obszerną instrukcję obsługi i co bardzo ważne, oddzielnie zapakowaną spinkę. Oczywiście nie wszystkie z tych punktów muszą się zgadzać, gdyż jest wiele rodzajów podróbek i wiele podrabianych modeli. Fałszywkę poznasz również po działaniu. Jej ogniwa są gorzej wykonane i łańcuch nie będzie pracował poprawnie. Dlatego zanim coś kupisz, zastanów się, czy cena nie jest podejrzanie niska i czy kupujesz ze sprawdzonego sklepu. A jeśli już chcesz przycebulić i kupić od osoby prywatnej lub sprowadzić sobie łańcuch z zagranicy, poproś o prawdziwe zdjęcia, a nie katalogowe z internetu i porównaj z tym, o czym mówiłem wcześniej. Mam nadzieję, że pomogłem, a jak masz jakieś swoje doświadczenia z takimi podróbkami, daj znać w komentarzu. Będę wdzięczny. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!